Dziękuję bardzo, pani marszałek. Czas, minuta. Panie Szanowna pośle, pani marszałek, czy mogę ja na się, chwilę? Panie pośle, mogę na chwilę? Ja się w panie pośle, trybie mogę sprostowania. Na... Proszę o dwie. Dwie minuty. W trybie wniosku formalnego upominam się o prawo do sprostowania dla pana ministra Czarnka, który, dalibóg, jest ni ani bratem, ani swatem. I każdy z państwa, kto tutaj siedział przez poprzednie 4 lata w poprawczaku, pani marszałek Witek, wie to doskonale. Ale to, że Zjednoczona Łże-Prawica przejawia instynkty stadne i silna jest w grupie kupą, to nie jest powód, żebyście odpowiadali pięknym za nadobne. Pani marszałek, to jest kolejna pani kadencja jako posła, ale pierwsza jako członka Prezydium Sejmu. Proszę nie odmawiać prawa do sprostowania w sytuacji tak oczywistej. Nazwisko pana posła ministra padło z tej mównicy w tej ciągle jeszcze dalekiej od zakończenia debacie. Myślę, że już kilkadziesiąt razy. I proszę przynajmniej obiecać panu ministrowi, że na zakończenie tej sesji, która staje się seansem nienawiści wobec niego, będzie mógł zabrać głos. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Chcę poinformować, że zaproponowałam panu posłowi Czarnkowi, żeby sprostował na koniec dyskusji. Pan Czarnek odrzucił tą propozycję. Szczęść Boże, kontynuuję wątek tak obiecująco rozpoczęty przez mojego znakomitego kolegę. Przypomnę, poseł Witold Tumanowicz był wówczas jedną z kilku najlepiej poinformowanych i najgłębiej wprowadzonych w prawną materię tej sprawy osób w Polsce jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego Konfederacji. I wówczas już, nie teraz, po fakcie, nie po szkodzie, ale wówczas na bieżąco referował Radzie Liderów Konfederacji te pojawiające się i piętrzące się nonsensy, których, uwaga, wszyscy państwo jesteście autorami. Ponieważ wspólnie i lewica z lewej, i lewica z prawej strony, i Zjednoczona Łże-Prawica, i totalna opozycja nakręcaliście psychozę covidową. Straszyliście Polaków, nękaliście ich. Wtedy to się dopiero zaczynało. Jeszcze wiele było przed nami. Ćwierć miliona zgonów nadmiarowych. To jest liczba, która, mam nadzieję, będzie notowana w historii. Jeśli zatem ruszy ta komisja, no to będzie jak z Al Capone skazanym za niedopłacone podatki. Ale dobre i to. Dlatego Konfederacja popiera powołanie tej komisji. Popiera na kredyt. Chociaż, jak słyszymy, chcecie między sobą obdzielić się miejscami przy tym stole i chcecie wyeliminować Konfederację jedynego, trzeba powiedzieć, sprawiedliwego wówczas i dzisiaj wobec tej psychozy, która była gruntem propagandowym, na którym w ogóle można było wystąpić z takim kuriozalnym projektem jak wybory kopertowe korespondencyjne. Moje pytanie, kolejne jeszcze zadam, ale teraz chciałbym zapytać o wymiar finansowy tego przedsięwzięcia. Być może powinienem był sam odrobić te lekcje, ale może państwo mi powiecie, czy dobiegły końca procesy wytoczone przez Pocztę Polską w tej sprawie o VAT, który miałaby zapłacić Państwowa Komisja Wyborcza, no i kto ostatecznie zapłaci? Pan płaci, pani płaci, wszyscy płacimy. W ramach tego festiwalu wendetty politycznej, nie ukrywajmy, jaka jest istota tego projektu realizowanego przez wówczas totalną opozycję, a dzisiaj większość rządową. W ramach tego festiwalu nie zapominajmy o tym, żeby ująć to porządnie w liczby i tak, żeby do spodu wygrzebać w tej sprawie wszystkie nazwiska odpowiedzialnych i ja również łączę się w tej nadziei, że finalnie oskarżonych i skazanych za te grandy.
Dziękujemy. Pytanie miałbym do pana posła ministra Sasina, który jest memicznym, ikonicznym bohaterem, herosem popkultury postpeerelowskiej dzięki tej aferze. A pytanie brzmi, czy prawdziwe są treście na mieście stołecznym w Warszawie, że jest pan także i cichym bohaterem własnej partii, ponieważ wziął pan na klatę to, co właściwie się należy premierowi Mateuszowi Jakubowi Morawieckiemu. Jeśli by tak było, no to niech pan nie idzie w zaparte, niech pan zerwie tę wewnętrzną sztamę i solidarność waszej zorganizowanej grupy przestępczej. Niech pan się zgłosi na świadka koronnego tej komisji. Zapewnimy panu bezpieczeństwo, zadbamy o to, żeby koledzy panu krzywdy nie zrobili i zostanie pan po trzykroć bohaterem, bo będzie pan pionierem prawdziwej sanacji, odnowy życia politycznego w Polsce. Niech pan nie pozwoli na robienie z siebie śmieszka, robienie z siebie niepoważnego bohatera, który już wszedł do słownika nowej polszczyzny, sasinada, sasinienie. Niech pan się od tego wszystkiego wykręci, niech pan spoważnieje i niech pan wskaże palcem ludzi, którzy pana do tego wszystkiego podmówili. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Dziękuję, panie pośle. Jak to w socjalizmie, tak i w eurosocjalizmie, rozwiązywanie ofiarne, bohaterskie problemów, które się samemu stworzyło, jeżeli Polska została włączona w ten system doktrynerstwa zielonego, eurokołchozowego, globalnego zresztą, jeżeli zobowiązaliście się i wszyscy temu przyklasnęliście do połowy stulecia pozamykać ostatnie polskie kopalnie, jeśli przyjęliście obłędny system destylowania kasy z powietrza, handel emisjami dwutlenku węgla, jeśli słuchacie niezdrowego rozsądku, tylko Grety Thunberg i czających się za nią funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych i lichwiarzy, którzy robią na tym interes. Jeżeli przyjęliście Fit for 55 i tak dalej, no to teraz ratujecie, wjeżdżacie na białym koniku garbuzku i przynosicie na waciki ulgę obywatelom od ciężarów, które sami na nich ponakładaliście. Panie marszałku, wniosek, mam nadzieję, że sam pan marszałek przedstawi prezydium taki wniosek, żebyśmy tutaj przeprowadzili dużą debatę o sensie, czyli kompletnym bezsensie i dewastacji, która wynika z transformacji energetycznej, paliwowej, do czego przyczynkiem jest dzisiejszy skandal na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, czyli strefy wykluczenia ludzi, którzy mają starsze samochody, a na droższe nowe ich nie stać. Dziękuję. Dziękuję. Pan w imieniu klubu Konfederacji. Wysoka Izbo. Ponieważ moi przedmówcy obsesyjnie wracają w swoich wystąpieniach, wyróżniając w sposób szczególny jedną grupę zawodową, osoby duchowne, chciałbym zwrócić uwagę, że media w dniu dzisiejszym donoszą o aresztowaniu jednego z waszych działaczy, szanowni platformersi. Wprawdzie działacz to prowincjonalny, ale doniesienia ilustrowane są jego fotografiami w towarzystwie marszałków Sejmu i Senatu poprzedniej kadencji. Chciałbym więc wraz z wami wyrazić nadzieję, że Temida, no quasi Temida, nie będzie tutaj miała względu na osoby, formacje, że ta kwestia nie będzie upolityczniana. Konfederacja z rozmaitych przyczyn nie poprze tego akurat kandydata. Myślę, że im dłużej przemawiali pan marszałek Czarzasty i pani poseł Schering-Wielgus, tym bardziej mogło to zniechęcić do poparcia tej kandydatury. Apeluję wraz z wami o nieupolitycznianie kwestii przestępstw tak ohydnych, jak popełniane przez dewiantów, panie marszałku, na szkodę małoletnich.
Tęskniłem, panie pośle. Panie marszałku. Już cię więcej nie opuszczę, powiedziała bieda, panie marszałku. Tak, to dobrze, że pan marszałek we własnej osobie zasiada tutaj za tym kontuarem, ponieważ chciałbym w trybie oświadczenia poselskiego odnotować akt godzien pożałowania i skandaliczny, który zaszedł na dzisiejszym posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Mam tu w ręku stroniczkę menu, które otrzymaliśmy przed dzisiejszym posiedzeniem, podpisane przez pana przewodniczącego Michała Kobosko. W punkcie drugim, bo pominę punkt pierwszy, gdzie jak zwykle, krótki jest mój staż w tej komisji, ale już mogę powiedzieć, że jak zwykle posłowie uparli się, żeby przegłosować, przyjąć bez uwag, przez aklamację dokumenty, z którymi się nie zapoznali i których ewentualnych konsekwencji prawno finansowych nie znają. Otóż uparli się, żeby głosować kota w worku. Przegłosowali. Mamy. Ale poważna sprawa. W punkcie drugim pan minister Szynkowski-Welsenk, aktualnie w rządzie dwutygodniowym minister spraw zagranicznych, wcześniej minister do spraw eurokołchozu i wiceminister spraw zagranicznych, zreferował stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, na które pan minister udaje się w dniu 11 grudnia, w czasie, kiedy my tutaj będziemy jeden rząd obalać, a drugi wynosić, to pan minister będzie w Brukseli i przedstawił przeobszerne stanowisko, co samo w sobie było dość szokujące, z tego względu, że tu w tej Wysokiej Izbie nie było żadnej debaty na temat głównych kierunków polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. To sprawy ważne, więc pan marszałek zechce wysłuchać. Otóż wśród innych spraw wybiły się na czoło agendy rządu dwutygodniowego sprawy ukraińskie. Program Ukrainiec Plus, wszystko dla Ukrainy, słudzy Ukrainy. Ten program w wersji Plus Turbo 2.0 z dopalaczem. Pan minister zapowiedział, że będzie żądał, żeby Europa jeszcze bardziej zaangażowała się w studnie bez dna ukraińską. Zwracałem uwagę, że tymczasem już trąby do odwrotu z Waszyngtonu słychać. Senat wczoraj zapalił czerwone światło w Waszyngtonie, ale my będziemy jak zwykle osłaniać na koszt polskiego podatnika odwrót wielkiej armii Napoleona spod Moskwy. Panie pośle, ale sejmowe trąby wskazują, że przekroczył pan czas już o minutę. I w drugim punkcie powiedział pan minister spraw zagranicznych, że żądać będzie wzmocnienia i zmaksymalizowania sankcji przeciw Rosji. Czyli punkt, program na złość cioci odmrozimy sobie uszy kontynuowany. I ostatnia rzecz, bardzo ważna. Zapowiedział pan minister, że będzie tam w Brukseli już 11 grudnia adwokatem przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Otóż ja chciałbym w trybie oświadczenia poselskiego odnotować, tu takiej debaty nie było, nie było posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, na którym tego typu stanowisko byłoby prezentowane, nie było jego oceny. Pan minister Szynkowski-Welsenk, jeżeli 11 grudnia będzie opowiadał takie rzeczy w Brukseli, będzie to mówił jako człowiek nieumocowany w polskim prawie, nie mający delegacji polskiego parlamentu do tego, żeby zapraszać kogokolwiek do eurokołchozu, zwłaszcza reżim kijowski upadły ukraińskich rezonów. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję, panie pośle. Mam nadzieję, że z otwartością serca przyjmuje pan moją wyrozumiałość w kwestii przekraczania przez pana czasu. Teraz oświadczenie wygłosi.